drodzy, witam Was we wtorek, 13 lutego, w codzienniku biblijnym. I dzisiejszego dnia prowadzą nas słowa wyznaczone z Biblią na co dzień. Słowa, które czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, w 32 wersecie. Pan mówi: nie będziecie bezcześcić świętego imienia mojego. I słowa z Ewangelii według świętego Łukasza, zapisane w 6 rozdziale, w wersecie 46. Jezus mówi: dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Moi drodzy, ostatnio tutaj u nas w parafii w Krakowie mieliśmy spotkanie poświęcone działalności Dietricha Bonhoeffera, jednego z najważniejszych teologów XX wieku. I taką jedną z najbardziej znanych jego prac teologicznych jest praca Naśladowanie z roku 1937. Praca, która powstawała w niełatwych czasach, no bo w czasach hitlerowskich Niemiec, w rzeczywistości dyktatury, w dodatku dyktatury, która próbowała podporządkować sobie Kościół ewangelicki. I w obliczu tego, co tam się działo, Bonhoeffer postanowił przypomnieć chrześcijanom o tym, że wiara nie łączy się tylko z przyjmowaniem Bożych darów, ale także z takim aktywnym podążaniem za Chrystusem, że wiara pociąga całość naszego życia. I dlaczego o tym wspominam? Bo ta praca skojarzyła mi się z tekstem biblijnym, który dzisiaj czytamy. Właśnie dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Ponieważ jeśli nazywamy siebie ludźmi wierzącymi, jeżeli czujemy to, że Chrystus nas prowadzi, no to nie możemy ograniczyć tego tylko do niedzielnego przedpołudnia. To nie może być wiara, która ogranicza się jedynie do spotkań parafialnych, która jest ograniczona tylko do nabożeństw, czy tylko do jakiejś określonej przestrzeni i określonego dnia w naszym harmonogramie tygodniowym. To jest wiara, która jest stałym naśladowaniem Chrystusa, która jest stałym podążaniem za Chrystusem, za tym, co On pokazał światu i czego my dzięki Niemu doświadczyliśmy. To jest droga przebaczania, to jest droga wyznawania naszych win, to jest droga takiego wzajemnego szacunku wobec siebie i takiej wzajemnej prawdomówności względem siebie, tego, żeby być po prostu autentycznym przed drugim człowiekiem. No i to jest również swoista droga takiej spójności tego, w co wierzymy, tego, jak wierzymy i tego, jak działamy. Nie jest to wiara ograniczona jedynie do jakichś naszych takich wewnętrznych, duchowych spostrzeżeń, ale ten duch, no to Słowo Boże, ono też staje się ciałem w życiu chrześcijanina. I to jest bardzo ważne, żeby nie ograniczać naszej wiary jedynie do jednego miejsca, do jednego czasu, ale żeby ona miała wpływ na to, w jaki sposób zachowujemy autentyczność jako chrześcijanie w świecie. No, żeby nie stało się tak, żeby ta nasza wiara i nasze wyznanie wiary nie było przypadkiem tym, o czym czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej, czyli bezczeszczeniem świętego imienia Pańskiego, wypowiadaniem Bożego imienia nadaremno, bez właściwej czci i bez właściwego kontekstu. Jeżeli mówimy o Bogu, to nie możemy Go wykorzystywać do żadnych niecnych celów. Jeżeli mówimy o Bogu, jeżeli mówimy o Chrystusie, to mamy być w tym autentyczni, mamy faktycznie naśladować Chrystusa. I z tą myślą Was zostawiam na dzisiejszy dzień. Zostańcie z Bogiem. Błogosławionego wtorku.